Cześć wszystkim, z tej strony Drake, powracamy do Kingdom Hearts Dream Drop Distance. Przed nami ostatni poziom, ostatni świat, The World That Never Was, powtórka z rozrywki z Kingdom Hearts 2. I teraz zauważyłem w ogóle coś ciekawego, ponieważ chyba jestem totalnie niedolewelowany, bowiem zobaczcie, przyjrzyjcie się temu. Mamy te światy, są na 12, 18 i 20 poziom. Teraz pokażę wam, który poziom ma mój Riku. Mój Riku ma poziom 27. Więc już te światy były ponad mój poziom, a ostatni świat jest grubo ponad mój poziom. To będzie interesujące. W sensie jakby do tej pory nie miałem problemów z tą grą. W sensie miałem wiele problemów z tą grą, ale nie pod kątem poziomu trudności. Tak więc to interesujące. Tak, ostatnio wydarzyło się sporo fabuły. To może być w ogóle przedostatni odcinek tej serii. Zobaczymy jak pójdzie. A, 1300 punktów. Okej, dobra. Ajajajajaj. Zwykle głównie lecimy na czas. Punktów tylko tyle, ile jest wymagane do skutecznego przejścia. Chcemy naszego skutecznego Keyblade'a. To nie jest najpotężniejszy Keyblade w grze, czy coś takiego. Jak zwykle jest tutaj Ultima Weapon i generalnie niestety, w sumie kontynuacja bardzo inteligentnej decyzji. Ultimę, najpotężniejszego Keyblade'a, dostajemy po pokonaniu Superbossa. O, to serduszko tej części. Co znaczy, że kiedy już ją dostaniemy, to nie ma potężniejszego stwora przeciwnika, na którym możemy Ultimę poużywać. Boom, proszę bardzo. Dive Wing. Superansko. I tym Keyblade'em pośmigamy sobie już do końca gry. Where am I now? Why am I here? I unlocked all seven keyholes, so I should be back in the world I came from. Okej, dobra, wybaczcie przerwę, zaraz pokażę scenę. Powody niezależne ode mnie. Generalnie przez ten czas wrzucałem jedzenie w moje problemy, w sensie w moje Dream Eatery, w sensie problemy też jest. I teraz tak, mam już ten memicznego królika w ekipie, ponieważ roślinka dała mi to, czego chciałem. Mamy nowego skilla. Riku ma zaekwipowany Dive Wing, wygląda on tak i ma takie statystyki. Co do skilli mamy... Kuźwa, chyba support boost dostałem, ale nie jestem pewien naprawdę. Teraz mamy memicznego królika, bo on ma coś, co się nazywa Dark Shield i to jest skill dla Riku, jeśli nie mylę. Tak więc poczekamy sobie. Tak, i teraz świat organizacji, świat The World That Never Was. I holy shit, jakby ponownie to był świetny świat w Kingdom Hearts 2, jeden z moich ulubionych w całej serii. Gęstość, mrok, muzyka. Otoczenie. A nie, jednak Riku ma wskaźnik dropu, i nawet opada, patrzcie. Ale tutaj jest absolutnie wykastrowany z wszystkiego dobrego. Ponownie ciągnie się kilometrami. Wszystko jest wielkie i jakby puste absolutnie. Wszystko jest zamknięte w prostych kształtach. Już to pomieszczenie ma kształt, nie wiem, dużego prostokąta po prostu. Kingdom Hearts 2, ten świat był taki gęsty, architektura w zamku była prosta, ale jakby taka przerażająca. A teraz, jest jak każdy inny świat w Dream Drop Distance. Wow!
To było szybkie. O mój Boże, będę musiał rozdawać wszystkie umiejętności od nowa, zgadnijcie co? Jednak będziemy grać ze stałym teamem, bo nie chcę mi się tego robić po raz drugi. O nie, zapisało się, nie wierzę. Wow, kochana gra, ale jest dopracowana i dobra. Dobra. Once more. Ale ten Keyblade wydaje gówniane dźwięki. Wow! Jestem ołniony! Super! Czy to jest czas, żeby przywrócić, nie wiem, przed nim Fruitscata, który będzie mnie buffował? Się buffował, będzie przez U. Za to powinno się ludzi karać. Naprawdę czuję potęgę mojego nowego ostrza, kiedy ono wydaje tego typu dźwięki podczas ataków. Ale było fajnie móc się ruszyć. O, dziękuję. Uleczy mnie ktoś? Ktokolwiek? Bo ja nie mogę, bo mój skill odnawia się przez, nie wiem, godzinę prawdopodobnie. Halo? Okej, świetnie. Moje stwory dalej nic nie robią. Fajnie. Dobra. Pierwszy głupi lew pokonany. Trzeba nadrabiać ten poziom, nie? Meteor! To był błąd. To był błąd, popełniłem błąd. Okej, nie uleczyłem się, nikt nie dostał. Czy możesz dobić tego konia? Dziękuję. O, super. Dobić się sam w głowę, bo... No cóż. Tak, ten świat jest paskudny. Czemu pytacie? O mój Boże, nie, dobra. Będziemy pomijać tą... Dobra. Nie chcę tego robić, ale niech będzie. Fruitscat wraca do łask, ponieważ ja nie uciągnę tego po prostu. O tak. Wszystkie moje wytrenowane godzinami buffy wracają do działania. I nic nie dają, bo najwidoczniej dalej dostaję w pierdziel. Jest jakaś gruba kaczka, zadała mi ponad połowę damage'a. I to o dziwo nie był Donald. Chrystusie, zadaj cios jakikolwiek, dziękuję. Ten meteor nie zadaje tyle ciosu, na ile wygląda, tyle damage'a, na ile wygląda. Nie jest warty moich 2 slotów, mam wrażenie. O Boże, co się chyba dzieje? Okej, okay. Za bardzo, motherfucker, najwidoczniej. Okej, okay, mogę ruszyć ponownie. Tam w tle stoi lew, obawiam się go. Ale ten damage jest żałosny. O, strzała swoimi kopiami, cudownie. Riku zablokował się na krawędzi. O, to był bardzo krótki czas działania, nie jestem fanem. Dobra. Są martwi. Definitywnie Fruitscat jest tutaj niezbędny. Ja pozbędę się z meteoru, ponieważ on zajmuje 2 sloty i jego damage jest absolutnie żałosny.
Pandara jest spoko, bo jest obszarowa. Może to? Dobra, nie będzie. Zamknij się, króliku. Jakby generalnie zastanawiam się, czy nie wziąć czegoś, co już mam po prostu wytrenowane. Jakiś stwora tego mam wytrenowanego, żeby podbijał mi staty. Ponieważ tutaj dzieje się kurwa masakra. Jestem bity z każdej strony przez jakieś gówniane Dream Eatery, które powinny występować tylko i wyłącznie w świecie snów, ale wiecie. Jesteśmy tutaj. Tak. To jest tutaj jeszcze reality shift. To jest interesujące, jakby coś, czego nigdy totalnie gra nie wyjaśnia. Sora i Riku w tej, przy tym jakby, nie wiem, reality shifcie przyzywają drugą osobę, wspólnie składają Super Keyblade'a i nie wiem, rozcinają nim rzeczywistość. To jest interesujące, nie? A, tutaj się nie stanę oczywiście. Kyuraga. He! Gro, proszę cię. Nie obrażaj mnie. Mam ją od, nie wiem, od tak 10 światów mniej więcej. To interesujące, jako że gra ma 7 światów, w sensie 8. Lubię tak, na końcu ciosu Riku zmienia się w kulę energii i jakby przenika przez wrogów, to jest spoko. By the way, mamy tutaj tego irytującego Gamonia, szkielet tyranozaura, który ma mniej więcej tak z milion klatek nieśmiertelności na wszystkim i może przerwać każdą akcję wykonywaną przez naszych bohaterów. Widzicie? Jakby nigdy nic mu się kurwa nie przerywa. Sam ma tak milion klatek nieśmiertelności. Jest, by the way, dwiema osobami. Tak, dobrze widzicie. Zaraz zostanę zniszczony, bo jestem ponownie zamrożony. Jest z nim dwoma istotami naraz i jest totalnym gównem. Dziękuję. Czy coś ciekawego stało się ze spirytami może? W sensie, aby stwory w tym świecie dają bardzo dużo expa, więc... O, dobra. To jest jedyne, czego chciałem od tego stwora. Dobra, tak więc memiczny królik robi wypad. Co mnie tutaj jeszcze ustawia? Jaki skill? Niekoniecznie chciałbym mieć sytuację, gdzie na przykład nie wiem, dwie żaby naraz. A, ja miałem jego, bo on ma... What the fuck? Okej, okay, jakby... Naprawdę? On nie wbił u mnie absolutnie żadnego skilla? Wydawało mi się, że miałem go przy... A! Przerwałem expienie go z jakiegoś powodu. Nie mam pojęcia, co mi chodziło po głowie. A, chyba to, że jest bezużyteczny w walce mi się wydaje, ale nie jestem pewien. O tak. Gincie na potęgę surfingu. Magicznego surfingu. To jest interesujący błąd graficzny. Wycofajmy się, zanim Riku się utopi. O Boże, jest was więcej. O nie, to te głupie króliki! Do góry. Auci, auci. Okej. Klik.
Fajnie, że jeden z lepiej wyglądających Keyblade'ów w takiej grze ma odgłos baniek mydlanych, prawda? Jakby to jest... Jakby ponownie wrócę tak do ruchu, którego używa tutaj Riku i Sora w sumie też. To jest mega interesujące, ponieważ ten ruch przez chwilę jest nawet pokazany w intro do Kingdom Hearts 3. Więc jakby... Chodzi na to, że to duża sprawa? Jakby chyba? A tak. Początkowo jak grałem na własną rękę, myślałem, że trzeba rozciąć wszystkie ogniwa jednocześnie, ale nie trzeba. Można zrobić to w paru ruchach, więc nie trzeba się tutaj stresować. No tak, Riku opanował podwójny skok. Czemu Riku ma tyle ruchów od Aquy? W sensie, zamiast przeturlania albo dasha ma... mój Boże... Ma cartwheel jakby, wiecie o co chodzi. W sensie ma, nie wiem, ten... sexy przewrócenie. O. W sensie to... Taz jeszcze ma podwójny skok, come on! Drogi teraz. Ogólnie nie będę... a może w sumie będę... Czy ja chcę nakarmić Riku... antydropowymi cukierczkami? Może to zrobię. Ja nie pamiętam, skąd wystartuje Sora po tym, jak go w sumie wykopało praktycznie. Zobaczymy. A i w sumie chciałbym jakoś zrobić to, nie wiem, sensownie. Zwłaszcza, że dobrze wiem, że ta lokacja to jest jedna długa lokacja i jeśli Riku zostanie stąd wykopany, to będę musiał nie tyle co zacząć od nowa, co walczyć ze wszystkimi wrogami od nowa. A tego definitywnie nie chcę. Dobra. Słykamy antywyrzucajki. Pierwszy za Riku i drugi za Sorę. By the way, uwielbiam to, że praktycznie od samego początku gry mam Drain Dive założone w tym samym miejscu. To pokazuje jakby progres tych umiejętności, a raczej ich brak. O Jezu, ta walka. Jawnie tak, ta walka tutaj, w tym kącie tej areny, z tymi wrogami, którzy właśnie tutaj zespawnili, to jest... Nie ściemniam. Najgorsza, najtrudniejsza walka, kurwa, chyba w całej grze dla mnie. Ach, o nie, to ściana zła, jest czerwona. To znaczy, że nie mogę się od niej odbijać nieskończoność, tylko nie to. Najgorszy wróg. Coś się wysunie, żebym mógł tam dojść? Okay. Więc nie mam zamiaru walczyć w tej walce. Dark Splicer, który jest ruchem Vanitasa chyba. Tak jakoś mi się kojarzy. Co robił, kurwa, Dark Splicer? Dark Splicer. Stop enemy in its tracks, warp around as the pumlet. Gdzie my to już widzieliśmy? Czy to jest po prostu Time Slicer, tylko nazywa się Dark, bo ma go Riku? No nic, pożyjemy, zobaczymy. O mój Boże, to jest znowu ruch Aquy? Chyba? Nie jestem, kurwa, pewien. Chryste Panie, jakby...
Kingdom Hearts ma tyle ruchów i mam wrażenie, że żaden z Dream Drop Distance praktycznie nie jest świeży. Każdy jest jakąś inną wariacją na to, czego już widzieliśmy. O nie, 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 kurwa. Za bardzo. Taku, może zaczniesz coś robić, co? Jawnie nie widziałem, żeby od... A, on zrzuca te kule ogniste, dobra. A właśnie chciałem powiedzieć, że jawnie nie widziałem, że ten ptak kiedykolwiek zrobi cokolwiek. Czy coś się wydarzyło tutaj? Czy coś mogę, nie wiem, rozwinąć, wyrzucić, przerzucić? Okej, prawie. Tutaj, nie wiem, kotek jest zajebisty. O, dobra, jest. Lokacja dalej. Co przeszliśmy, to nasze. Nie wiem, po co mam atakować te rzeczy. Jakby, w sensie, nie wiem, czemu nie możemy od razu użyć Reality Shifta, skoro to i tak do tego się sprowadza. Lubię sobie wyobrażać, ja wiem, że to tak nie działa i w ogóle, ale że wiecie, Riku tymi bardzo precyzyjnymi ciosami Keyblade'a połączonego z Sorą wyciął sobie te schody z tego kamienia po prostu. Takie równiutkie, z poręczami włącznie. Zabawna myśl. Musimy poprawić sobie z humor sami, bo ta gra tego za nas nie zrobi. Dobra. Axel Mode. Wow, zostałem zabity sekundę, ponownie. Wow, ja pierdolę po prostu. Ogólnie ponownie tak samo jak miało to miejsce w Bird by Sleep. Nie mogę dorwać nigdzie once more. No by the way, tak, są tutaj te dziwne kulki, na których Luke z Gwiezdnych Wojen ćwiczył walkę mieczem. Nie mogę dorwać once more i to jest trochę problem. Jeśli nie będzie to aż takim problemem, bo mamy second chance i jakby, nie wiem, ostatnia walka będzie polegać na spamowaniu jednym skillem do oporu, ale... ale jednak nie wiem, fajnie było to mieć. Może gdyby... A w ogóle zobaczmy, czy możemy stworzyć nowego stwora, co wy na to? Może gdyby tworzenie stworów nie było takie kurwa randomowe? Halberd. Okej. Niech będzie Halberd. Jestem prawie pewien, że to identyczny orzeł, jakiego już mamy, ale niech będzie nowy. A nie, ten jest różowy. Okej, okay, so. A zrobisz dla mnie daba? Nie, nie, bu. Tamten jest lepszy. A nie, dobra, jest i dub, super. Okej, okay. Jesteśmy kuli młodzieżowi, prawda? O mój Boże, mamy kurwa Donalda ze cukrzycą. God damn it. Damy mu truciznę, może zdechnie od tego. O mój Boże, Donald, jak ty nisko upadłeś. Perfekt. No i tak się robi te stwory, nie? Wiem, że mógłbym wymieszać wszystkie rzeczy ze wszystkimi rzeczami. Wow, ten
Słoń ma kurwa kaszkiet. O chuj. Okej. Dobra. Co wy, moje gamonie nowe, umiecie? To jest pytanie za 200 punktów. Więc tak, mamy tutaj... Halberda. Okej, ma Air Combo Plus i on nie ma nic. On ma Damage Siphon. Damage Siphon już chyba nawet mamy? Nie jestem pewien? Tak. Nie, nie mamy! A, to tylko ładuje Linka. Okej, whatever. What totalnie ever. Nie, nie, Riku, odklej się od poręczy. Zostaw tą poręcz. Niewychowany chłopcze. Rodzice ci nie uczyli, żeby nie bawić się poręczą? Mnie uczyli. Miałem bardzo konkretne wychowanie. No, gówniane konie, okej. Zawardo! Ej, czemu ci się nie udało? Wow! Jezu, niech to kurwa zginie po prostu. Tak, dla świętego spokoju. Okej, Riku zatrzymał go w czasie i nie trafił ani jednym atakiem. Jest super, naprawdę. Nasi bohaterowie są tacy kompetentni w tej części. Ta animacja była fajna za pierwszym razem, teraz już jest męcząca na moje. Teraz już jest totalnie męcząca. Trwa za długo, kastowanie tego trwa za długo. Nie wygląda aż tak dobrze. Dobra, zatrzymane. Tym razem weszło, najwidoczniej. Żryjcie balony. Riku postanowił polecieć na Bieszczady. O mój Boże, dalej. Niech to wszystko w końcu umrze. Skrzydła. Nie wiem, co się dzieje. Czemu widzimy tego? Okej, zostałem zjedzony przez odległość jednego piętra i ściany. Ależ ta gra jest niesamowicie dopracowana. O, najwidoczniej Riku mimo skrzydeł nie potrafi latać. No cóż, to trochę żałosne. A, to nie trwało długo. O nie! A. Czas na zatrzymanie czasu. Proszę, umrzyj, dziękuję. I ty też umrzyj. Śmierć. A! Konik myślał, że mi ucieknie, ale nie, nie, nie. Przed brakiem grawitacji i zatrzymaniem czasu nikt nie ucieka. Czy to koniec? Czy ktoś się rozwinął? Bo ja chyba nie, staję się coraz bardziej niedorozwinięty od tej gry. Boom, dziękuję. Air Combo Plus jest superancko. Ty jesteś ładny, więc zostań. Ty! Nie, 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 masz mi dać inny typ expa. 3, dobre, jeszcze trochę. Okej, 3 powinno wystarczyć.
Paladin, no kurwa, chyba chciałbyś. Dobra. Okej. Dobra. Zmiana drużyny. No, nie mam kurwa zielonego pojęcia co. Second chance mamy. Leaf Bracer mamy. By the way, miałem zmienić na... no nieważne. Air Combo plus, dobra, żaba za żabę w takim razie. Dolan, okej, okay, jasne. Dolan wygląda silnie, podoba mi się. Lubię mieć niedorozwinięte rzeczy w mojej drużynie. Będę się czuł prawie, bym grał w inne części Kingdom Hearts. Kurwa, Dolan da mi cukierki, ja w to nie wierzę. Ja w to po prostu nie wierzę. That's so fucking dumb. O mój Boże, i kolejna zdolność jest tutaj. Dobra, na szczęście damage siphon... nie, nie mamy damage siphonu. Nie wiem, czy Dolan jest tego warty. No dobra, niech będzie, damy mu szansę, ale jeśli ją zmarnuje, to na ruszt od razu. Mamy kucharza w drużynie, więc on wie, co robić. Tutaj się nic nie dzieje, prawda? Nie, totalnie nic. A, no tak, Dark Barrier miałem zobaczyć. O tak, to tego potrzebuję. Blokuje atak. O tak, to jest. I to kolejny ruch Aqua, tak by the way, nie? Just saying. O, potrzebujemy ten, cukiereczkę antywyrzuconego. Ja dobrze wiem, że w pewnym momencie ta gra mnie po prostu wyrzuci z Riku i będzie mi kazać grać jako Sora ponownie, ale... nie, nie. Ale im później, tym lepiej. Nie, nie to chciałem. Co miałem w tym slocie? Nie pamiętam. A, triple plasma. Triple plasma, boom. Okej. Okay. I lecim. Gdzie jest mój cel? A, tam. O! Ktoś jeszcze przeżył. By the way, tym razem cukierki. Ej, czy ta gra narzuciła mi specjalnie jakby podwójny spadek... mój Boże. Podwójny spadek dropu, żebym jak najszybciej po prostu sorry? Ponieważ jakby wcześniej te cukierki, one jakby anulowały prędkość spadku, a teraz nie. Szybko, 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 szybko. Wow. Ten koń się nie zatrzymał. Riku, szybko, dobra, wow. Aj! Ty! Stop! A niech chociaż jeden zginie. Tak, skaczcie sobie po powietrzu, jasne, nie krępujcie się. Prawa fizyki, kto tam mech, walić je. Trafił, on trafił w końcu. Dobra, Chryste Panie, co to była za walka? Póki flow motion sprowadza się do czegoś takiego, do wiecie, robienie full cola praktycznie z Boku no Hero Academia, To jest spoko, fajnie się naprawdę odbija między tymi ścianami, ale kiedy nagle pojawia się możliwość przeskoczenia całego poziomu, to przestaje być fajne. Dobra. Hucha. Co ja robię? Czy tam z tyłu są może jakieś te skrzynki czy coś?
O, a nie, a to są skrzynki, które zebraliśmy. Dobra, po prostu pomieszczenie się rozsypało, jasne. Dobra, pam. Lecimy dalej. Zastanawiam się, czy nie zakończę, bo miałem save'a, ale dobra, jest dopiero 40 minut. Pociągnę to jeszcze trochę. O Jezu! To wymarłe gatunki. I dinozaury. Chodź do mnie, żabko, bo zaraz umrzesz. O, ulalala. Nieładnie. Niekulturalnie mnie zrobiłeś. Sorry, moja tarcza blokuje z każdego kierunku. Wow, to... Riku? Okej, spanikowałem, nie chciałem tego wciskać. Mam nadzieję, że nikt nie śknie mi od tyłu. Na szczęście wrogowie tych są kulturalni. I niezbyt kumaci. Spark Ride, tak? Pod koniec, kurwa, gry. Are you fucking kidding me right now? No, cześć. O nie. Okej, smoku. Stop. O nie. O dobra, chyba trafiłem? Tak, trafiłem, dobra. Riku, dość, już nie popisuj się. Koniec zabawy. Daj skrzynkę. Aby mnie nic nie trafiło. Mam troszeczkę mało zdrowia. Okej. Błagam, umrzyjcie. Dobra. Te krójki są problemem, bo z jakiegoś powodu ich zaklęcie lodu obchodzi blokadę. Obchodzi blokadę tego. Mój Boże. Second chance'a. Okej. Okay. Teraz ja i Sora cię zabijemy. Dzik. Okej, okay, super Ansko. Fruitscat leveluje w tle. Nie wiem, co się kurwa dzieje. O nie, nie. I skończyłem się bawić w tym momencie. Było fajnie, bawiłem się bardzo ładnie. Teraz Riku wyjdzie z imprezy i podziękuję wszystkim za dobrą zabawę. Nie będę walczył z tymi tyranozaurami, ponieważ są pojebane. I chujowo się z nimi walczy. A głównie dlatego, że są pojebane. Walnąłem w coś piorunem. Bardzo lubię to, jak podbijają tutaj sztucznie poziom trudności. Wiecie, w Kingdom Hearts 2 w tym świecie mieliśmy mega klimatyczne, mega jakby stylowe walki z członkami organizacji, gdzie każdy miał swój własny styl walki i własny patent na wykonanie go. Gdzie prezentował zarówno swój styl walki, jak i swoją osobowość na dobrą sprawę. A w Dream Drop Distance walczymy z falami dokładnie tych samych wrogów.
To jest w lawie? Już nie. Dobra. Smoke is dead. Dobra, ja nie będę już teraz ponownie zjadał cukieraszka, bo dobrze wiemy, że gra chce, żebym wrócił do Sory. Jeszcze skrzynka jest tam. Wow. Boże. To są zjebane lwy. Wow, jeden cios, tak? Dobra. O, więc i smoki. O kurwa, jeszcze smoki. Dobra. GTFO. Okej, okay, i wjeżdżamy wyżej. Te puste, czarne tło. Wiecie, walić to epickie miasto, które tam było w Kingdom Hearts 2. Albo księżyc w kształcie serca. Wiem, że on byłaby Kingdom Hearts i ono się rozpadło, ale jakby wiecie, ta gra robi takie absurdalne rzeczy ze światami, że jakby, nie wiem, wolałbym, żeby tam był, żeby, nie wiem, świat był bardziej rozpoznawalny, żeby go tam nie było. I tak gramy z nowym Riku, młodszym Riku, kurwa, w czasach rzeczywistych, tak więc jakby, no, gorzej być nie może. W górę Riku, przeciwna strona. No chuj, będę wchodził normalnie, okej. Okay. Łaski bez. Riku, o, dziękuję. Pięknie. Naprawdę nie mogli stawić tutaj nobody. O! Jesteśmy na końcu chyba. Jestem zaintrygowany, bo tutaj, chyba wjeżdżając tam wyżej, odpalamy ostatnią walkę? Co ja zrobiłem? Dobra, tak więc tak, plan wygląda w ten sposób. Zatrzymuję tu grę. Kolejny odcinek zaczniemy od dropa do Sory. Ponieważ on też kawałek tego świata musi przejść. Nie tak dużo jak Riku, ale kawałek tego świata też musi przejść. I być może kolejny odcinek będzie ostatni, chociaż pewnie przed samiutką ostatnią walką zrobię przerwę, bo to Kingdom Hearts i ostatnie cutscenki w tych grach trwają lata, czasami nawet, tak więc jakby wiecie, lepiej wziąć to na osobny odcinek, najwyżej będzie trochę krótszy, ale nie chcę nie posadzić kogoś przed dwugodzinnym odcinkiem, co planuję zrobić jakby na epizod 02, ale to po tym, tak więc dobra. Tyle ode mnie, dzięki za uwagę, trzymajcie krótko i do usłyszenia w kolejnych odcinkach Dream Drop Distance u mnie na kanale. Strzeleczka!